Witam Państwa w studio sport.pl. Moim gościem jest Andrzej Strejlał, jeden z najwybitniejszych trenerów w historii polskiego futbolu, który zgodził się z nami powspominać najbardziej magiczne momenty mundialu, a te momenty to nie tylko fantastyczne gole, ale i parady. Jak ta Gordona Banksa, angielskiego bramkarza z 1970 roku ze spotkania z Brazylią. Panie trenerze, to jeden chyba, mimo że po nim był Peter Shilton, to chyba jeden z ten ostatni największy bramkarz, jakiego mieli Anglicy. Jak pan go wspomina, po pierwsze, a po drugie, czemu Anglicy dzisiaj nie mają dobrych bramkarzy? Tam się dobrzy bramkarze już od jakiegoś czasu nie rodzą. Tak, to fakt, że mają duże kłopoty Anglicy, jeżeli chodzi o obsadę tej bardzo newralgicznej pozycji, jednej no chyba z najważniejszych na boisku, to jest, jak to jest ważne, no przekonaliśmy się niedawno, obserwując bądź co bądź naszego zdolnego piłkarza, jakim jest Łukasz Fabiański, prawda? Tak. Jaka jest rola bramkarza, do jakich dramatów może dojść, wydawałoby się w zupełnie niegroźnych sytuacjach. Tak. Sądzę, że tak. Gordon Banks przede wszystkim grał znakomitym, prawda, ustawieniem. Dobre czytanie gry, dobre refleksje. Ta akcja nawet, którą pan tutaj pokazuje, dośrodkowanie w tym meczu, prawda, z Brazylią, jeśli dobrze widziałem, dośrodkowanie, bardzo ładne przesunięcie się. Strzał idzie jednak na bliższy słupek, gdzie on już jest do tego przygotowany, bo on w tym kierunku zmierza. Gorzej by było, gdyby jednak ten strzał głową był kontrujący, oddany w to miejsce, z którego on już odszedł. Bo takie są mniej więcej zasady, jeżeli chodzi o strzelanie, powiedzmy sobie, bramek w takich odległościach, po tego typu zagraniach. Natomiast ciekawostką jest to nie tylko u nich, tak samo w Holandii, że jest świetny ten Van der Sar, i następny bramkarz jakoś nie wykreował, mimo że ten Hek, który pracował z reprezentacją Polski, tak jak i nasz Dawidziu, który znakomicie pracuje w swojej szkółce, którą żeśmy ostatnio wizytowali zresztą z Heniem Kasperczakiem, to tutaj również nie ma żadnego wielkiego bramkarza, a Hek naprawdę robi to bardzo dobrze, jeżeli jego umiejętności są na bardzo wysokim poziomie. Okazuje się widocznie, że jednak ta młodzież angielska no, bardziej widzi siebie na tej grze w polu i niezbyt chętnie jednak staje w tej bramce. Być może, że obciążenia, bo na tej pozycji jest się albo bohaterem, albo człowiekiem niezauważanym, bo drużyna wygrała. Bramkarz w praktyce biorąc był niezatrudniony. Jest jednym z wielu, ale o którym się w ogóle mało mówi. Natomiast no, większość trenerów mówi, ten bramkarz jest dobry, który nie wpuszcza bramek. To nie ten, który ma piękne parady, który pięknie się wyciąga w powietrzu, aczkolwiek są takie sytuacje, że będzie musiał to zrobić, tylko ten, który nie puszcza bramek. I między innymi tutaj Anglicy w tej chwili mają duży kłopot, bo przypomnę, że nawet dyskusja rozgorzała w pewnym momencie, czy z Hiszpana albo Unii nie zrobić bramkarza reprezentacji Anglii. A więc jeżeli są już takie pomysły, to znaczy, że mają kryzys. Są zdesperowani. Jeżeli to się zderzy z tym, że to jest ponad 100 lat futbolu zawodowego w Anglii, to jest to zjawisko no, co najmniej zastanawiające. Dlaczego nie można wypracować sobie, nawet poprzez jakąś szkółkę, wziąć utalentowanych młodych chłopców, którzy chcieliby na tej pozycji grać i przygotować się w sposób perfekcyjny, tym bardziej, że ci bramkarze, nawet których nie będziemy wspominali, jak prawda, jak Clemens między innymi, który był zmiennikiem między innymi Shiltona, że mogliby doprowadzić tych młodych chłopców na bazie własnych nawet błędów, które popełniali, bo to jest bardzo ważne i na tej nowoczesnej metodologii treningowej do najwyższych zaszczytów. Okazuje się jednak, że nie jest to takie łatwe.